Cześć, z tej strony Agata i Paweł z Apetyt na Podróż. Jesteśmy właśnie w trakcie rocznej podróży po Azji i serdecznie zapraszamy do śledzenia jej na YouTube. A gdzie wylądowaliśmy? Bali, 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 czyli Wyspa Bogów, która z jednej strony zachwyca, a z drugiej męczy. Ale o tym dowiecie się właśnie z tego odcinka. Stacjonujemy w Ubud, można powiedzieć centrum wyspy i standardowo wypożyczyliśmy skuter, aby odwiedzić wybrane przez nas miejsca. Także zaczynamy! To jest nasz pierwszy raz na Bali i wszystkim się zachwycamy, dosłownie wszystkim. Ta architektura to ja już przepadłam po pierwszym dniu. Jest przepiękna. Codziennie składane są dary, ale o tym jeszcze też będzie. Także my jedziemy do świątyni hinduskiej, a co chwilę się zatrzymujemy. Nie wiem, czy my tam dojedziemy. Ale tak czy inaczej, to są takie perełki, które nie są standardowe do zwiedzania. No bo wiadomo, to co jest najbardziej popularne, najbardziej oblegane, to tam są wszyscy i wszędzie to się powtarza. A tej świątyni zakładam, że nigdzie nie zobaczycie. Dokładnie jest tak. Do każdej świątyni należy założyć sarong, czyli taką ich tradycyjną chustę. Tutaj nasz sprzęcior. 22 zł za dobę płacimy. Tak, na marginesie. I te zdobienia są przecudowne. Tamto mi się najbardziej podoba. O, to. Jakie pierwsze wrażenia? Super. Dla mnie się podoba. Powiedział Paweł. Jechaliśmy i jechaliśmy. Mieliśmy pola ryżowe, palmy i bananowce. Co chwilę można by było się zatrzymywać, aby podziwiać architekturę. Nie chodzi tu tylko o świątynie, bo teoretycznie zwykłe domy mieszkalne są właśnie niezwykłe. Dojechaliśmy do wodospadu. Strome schody. Znaczy, dosyć wysokie schodki są. I pan powiedział, że trzeba uważać, bo może być ślisko. Ale tu zielono. Lele, jaka droga. I ta zieleń soczysta. O, Goa Raya. Waterfall. 200 metrów. Nie było ślisko, ale lepiej uważać. Ta zieleń to po prostu rozbraja. Wielkość liści zresztą też. Droga zajmuje jakieś 15 minut wolnym krokiem. Bilet wstępu to 20 tysięcy rupii indonezyjskich, czyli około 5 zł za osobę. Tak przy okazji, wodospadów na Bali jest cała masa, więc jest z czego wybierać. Dotarliśmy. Jest piękny. Dobrze, i to z czego słynie Bali, to są pozy instagramerskie. Tutaj robi się ogromne interesy, jeżeli chodzi o fotki, sweet focie, piękne pozycje, wiecie, wygibasy. To właśnie tak wygląda Bali. O, tutaj właśnie są, właśnie. Tutaj panowie strzelają foty, przede mną pan też strzela komuś foty i tak się kręci interes. Z tego właśnie względu wybraliśmy mniej popularny wodospad, bo przy niektórych trzeba czekać na swoją kolej na fotkę godzinę, dwie. Także to nie dla nas. W razie czego tutaj są szafki, jest przebieralnia, więc można bez problemu tutaj zmienić swe nadzienie. Odzień. Nadzienie. Nadzienie też można zmienić. To jest telefon. Dwie długości telefonu. No masakra z te schody. I udało się dojechać. Najsłynniejsza, największa i najpiękniejsza świątynia na Bali. Oczywiście podobno. My będziemy tylko w tej, może ewentualnie jeszcze jedną zahaczymy. Bo niestety jest to trochę kosztowne. Za każdą świątynię minimum tam 50 tysięcy sobie liczą.
Więc zdecydowaliśmy się na tą i zobaczymy, jak ona tutaj wygląda. 60 tysięcy za osobę. Proszę bardzo, ubrani, jedziemy. Paweł tam też ubrany. Ogólnie tak, my dostaliśmy, mamy nasze sarongi z mieszkania, bo dostaliśmy, znaczy wypożyczyliśmy, można tak powiedzieć, ale w bilecie ma się ogólnie zawarte to wypożyczenie, tak jakby. Dodatkowo jest lokalny przewodnik, nie wiem jak długo będzie z nami, oraz taki busik. Na dzień dobry, oczywiście jesteśmy obskoczeni przez panie, które chcą sprzedać kadzidełka i te dary dla bogów i musimy to kupić, musimy. Ale to już przerabialiśmy na parkingu przy motorze. Gdzie jesteśmy? Besakich, czyli matka świątyń balijskich. Tak jak wspomniałam, najważniejsza świątynia na Bali. Tu muszę zaznaczyć, że przewodnik jest obowiązkowy. Bez niego nie wejdzie się na teren świątynny. Nasz był mało gadatliwy i szczerze mówiąc musiałam poszperać w internecie, aby dowiedzieć się więcej o tym kompleksie. Został on zbudowany na południowym zboczu Świętej Góry, czyli wulkanu Agung. Przy lepszych warunkach pogodowych jest on stąd widoczny i można zrobić super zdjęcie stojąc w bramie. Ze względu na to, że stoi ona blisko wulkanu, to była oczywiście wiele razy niszczona przez lawę. W latach 1963-64 Agung pokazał, na co go stać. Wybuch w marcu 1963 roku i erupcje trwały praktycznie przez cały rok. Był to okres intensywnych wstrząsów sejsmicznych, opadów pyłu wulkanicznego oraz strumieni lawy. Świątynia dzieli się na kasty. Tutaj jest dla pierwszej kasty świątynia, tutaj jest dla drugiej kasty. Ogólnie jest ich 5. Trzecia klasa kasty, czy trzeci level ekonomii. Każda część świątyni jest jakiemuś innemu bogu przeznaczona. Tam jest dla Brahmy, tutaj Siwa, a tam Wisznu. Wisznu to jest bóg wody. W trakcie wycieczki oczywiście jesteśmy przeprowadzani do jakiejś restauracji i innych miejsc, gdzie możemy coś kupić. No trochę to zepsute jest, no ale takie jest Bali. To jest chyba najładniejsze miejsce tutaj. Besaki składa się z grupy świątyń typu Meru. Z ponad 20 osobnych świątyń, z których każda ma swoje unikalne znaczenie i poświęcona jest różnym bóstwom. Centralną część stanowi główna świątynia Pura Penataran Agung, poświęcona bogu Siwy, który jest symbolem wszechświata. I tutaj specjaliści od zdjęć. Jakbyście nie wiedzieli, jak to wygląda, to właśnie tak to się robi. Telefon plus lusterko lub drugi telefon i ma się piękne odbicie lustrzane. Tam jest profesjonalna balijska sesja, a tutaj profesjonalna Pawła. Piękne miejsce. Znowu mówię o piękności. Meru to wielodachowe, smukłe i ciemne, ponieważ kryte czerniejącym na deszczu włóknem palmy sagowej, wieżyczki stopniowo zmniejszające się ku górze. Można je spotkać praktycznie w każdej świątyni. Liczba dachów jest zawsze nieparzysta, od 3 do 11. Balijczycy wierzą, że żyją w świecie zawieszonym między dobrem i złem. Zabiegają więc o względy bogów, ale jednocześnie uśmierzają gniew demonów. Jesteśmy już sami, oczywiście przewodnik chciał, żebyśmy zeszli na dół, ale powiedzieliśmy, że chcemy tutaj zostać trochę dłużej, bo bardzo ładne światło właśnie teraz mamy na zdjęcia. I teraz ocena tego miejsca. Generalnie ta świątynia, to znaczy w sumie kompleks świątyń poświęconych różnym bogom, są przecudowne i warte każdych pieniędzy. Ale na każdym kroku są tego typu stanowiska, gdzie można kupić sobie coś do jedzenia, pamiątki, coś dla poświęcenia dla bogów, kadzidełkę i tak dalej. I przez te wszystkie stoiska, stragany, kremarze przechodzi się oczywiście, bo przewodnik specjalnie tak wytyczy ścieżkę, trasę, że może przypadkowo coś kupicie. Oprócz tego, jak przewodnik was zaprowadzi gdzieś, to można zobaczyć,
jak dostaję tipy od tych pań, które tam sprzedają na górze różne rzeczy, za to, że nas przyprowadził. I chodzi mi o to, że to miejsce jest zepsute. Kompletnie zepsute przez turystykę. Jest komercja. Fotografowie oczywiście, żeby zrobić tylko zdjęcia z odbiciem lustrzanym. No, dla nas to jest naprawdę niemiłe doświadczenie. Gdyby nie to, to ta świątynia by była jedną z lepszych, jakie widzieliśmy. Dobra, Angkor to wygrywa wszystko, ale to jest naprawdę też piękne. Z mieszanymi uczuciami co do tego miejsca pędziliśmy do Ubud. Zachód słońca nad Tarasami Ryżowymi był fenomenalny. Kolejne odwiedzone przez nas miejsce to tradycyjna wioska balijska. Jadąc oczywiście robiliśmy przystanki, bo inaczej po prostu się tutaj nie da. Wszystko wygląda pięknie. Każda, najmniejsza nawet wioska ma co najmniej 3 świątynie, a dodatkowo przy każdym gospodarstwie stoi Puradadia, czyli kapliczka rodzinna. Bramy wejściowe czy też domy to są małe arcydzieła. Trzeba jednak przyznać, że im dłużej byliśmy na Bali, tym mniej zatrzymywaliśmy się przy pobliskich świątyniach, bo po prostu są one do siebie podobne. Co nie zmienia faktu, że cały czas je podziwialiśmy. Dojechaliśmy do miejsca, które jest bardzo popularne. Nie wiedzieliśmy, że aż tak. Nie widać tego na GoPro, ale tam jest jak na krupówkach. I właśnie zrezygnowaliśmy z tego miejsca. Generalnie jest to tradycyjna wioska balijska, jedyna w swoim rodzaju i Pawciu jest niezadowolony. No, dlaczego mam być zadowolony, że będę szedł jak na krupówkach gęsiego, żeby nie dotykać ludzi i przecierać się i przeciskać i żeby nie mieć możliwości zrobić zdjęcia? No, także... Straszne. Lecimy. A to dowód tego, że jest masa ludzi. Ogólnie jest, po całej długości tutaj też są samochody, 4 parkingi i 4 zawalone. A my tutaj zaparkowaliśmy, ponieważ tutaj jedliśmy obiad. Bardzo smaczny. No to wio dalej. Zieleń oczywiście powala. I tak przy okazji, jak podoba Wam się odcinek, to wpiszcie w komentarzu zielony. Jesteśmy w jakich Krzunach, bo najlepsza opcja, to już wiemy, na zwiedzanie okolic Ubud, to jest jazda motocyklem, skuterem, przepraszam, i zatrzymywanie się. I ma się takie piękne pola ryżowe. Bez nikogo. Są jeszcze takie miejsca tutaj. Dlaczego polecamy skuter? Zwiedzając wyspę na skuterze mamy niepowtarzalną możliwość docierania do miejsc, do których nie dotarlibyśmy innym środkiem transportu. Wąskie uliczki, wioski poza utartym szlakiem, niezliczona liczba tarasów ryżowych, kaniony, a nawet wodospady. I jazda wśród palm. No coś wspaniałego. Nie da się tego porównać do jazdy w zamkniętym samochodzie czy też autokarze. No i coś, co dla wielu z nas ma duże znaczenie, nie jest to kosztowny sposób podróżowania. Wynajęcie skutera to zazwyczaj dużo bardziej oszczędna opcja niż wynajmowanie samochodu, a tym bardziej korzystanie z taksówek. I kolejny postój przy polach ryżowych. Generalnie tych pól ryżowych jest bardzo, bardzo dużo i co chwilę można by było się zatrzymywać i cykać foty. Niestety dzisiaj słońce nam tak zaszło za chmury, więc nie ma tego efektu wow wszędzie. Bali jest oczywiście słynne przede wszystkim z pięknych miejsc, z insta spotów i tak dalej, ale generalnie pierwsza część największej gospodarki na Bali to oczywiście turystyka, a druga to właśnie uprawa ryżu. I tym się właśnie trudnią tutaj ludzie. Jest to bardzo, ale to bardzo ciężka praca. Dzień dobry, kolejnego dnia. Mówiłam o darach dla bogów. I właśnie codziennie rano, tutaj przynajmniej, nasi właściciele składają takie dary. Jest tutaj akurat ciasteczko, ja widziałam jeden dar z cukierkiem. A nasza ulica to jest Art Street. Jedziemy tam na śniadanie. To jest nasza miejscówka na śniadanie przy tarasach ryżowych. Niestety, no tutaj już dawno chyba jest po zbiorach i teraz przygotowują na sadzenie ryżu z powrotem. Pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, więc
Będziemy kombinować, co tutaj robić, ale pokażę, co jemy. Wrap z kurczakiem, wrap z wołowiną plus kawa. Moje danie 20 tysięcy rupii, 25, kawa też 25. O. I jest to jedno z najtańszych miejsc tutaj w Ubud na jedzenie. Brico Cafe. Kolejne miejsce, do którego Was zabieramy, to pocztówkowy widok Bali. Dotarliśmy do wizytówki Bali. Dlaczego wizytówki? Bo najczęściej właśnie ta świątynia jest na zdjęciach. 75 tysięcy wejście, dodatkowo dostaje się małą butelkę wody. Jest 8:53 i nie ma zbyt dużo osób. O to nam chodziło. Musieliśmy z Ubud wyjechać po 7:00, parę minut w sumie wyjeżdżaliśmy. I można cieszyć się widokami. A po drodze jeszcze było widać wulkan. Ogólnie po drodze piękne widoki. Kermit to cwaniak. Cały czas tu siedzi i sobie patrzy na te widoki. O. Tutaj lepiej wygląda. Standardowo zawsze, w każdym miejscu na Bali jest jakiś profesjonalista. Fotograf, który robi jakieś super, mega, nie wiadomo jakie fotki. Generalnie świątynia jest naprawdę bardzo mała. Tutaj są dla turystów zamknięte jeszcze przestrzenie. Tam można się modlić. Oczywiście restauracja, kawiarnia i no ładny jest ten widok. Ale mam teraz taką rozkminę. Na Bali jest pełno pięknych miejsc i szczerze mówiąc nie jest to warte swojej ceny. Znaczy 75 tysięcy to nie jest jakiś kurczę majątek, ale świątynia, w której byliśmy i która kosztowała bodajże 60 tysięcy, tak, była o wiele większa i o wiele bardziej mi się podobała. To też ma swój klimat, ja nie mówię. Ale no, afera o takie malutkie coś. Marudzę może. I generalnie, co oprócz świątyni, takie insta spoty. Takie tutaj, proszę Państwa, piramidy jakieś. Tutaj łabędzie, sweetaśne, można foto zrobić. Po środku tutaj jest wejście ekstra płatne 10 tysięcy. Most a la księżniczka z bajki Disneya. I to wszystko jest w świątyni. Znaczy przy świątyni, na kompleksie świątynnym. Usiedliśmy na kawę i na śniadanie tutaj. I opuszczamy ten park zabaw. Jest godzina 10:00 i trochę więcej jest osób, ale dalej nie ma tragedii. Tyle świątyni. Są piękne ogrody. Wszystko jest tutaj ładnie, naprawdę bardzo ładnie zadbane. Ja już się nie odzywam, jeżeli chodzi o te zdobienia, bo są przegenialne. I dach. Znaczy dach, sufit. Tego dnia było jakieś święto i dlatego były tłumy tubylców. Miejsce to bardziej park rozrywki zrobiony pod turystów niż świątynia. Jest to kolejna miejscówka, gdzie mieliśmy bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia. Przyjechaliśmy do mniej znanej bramy. Nie możemy się przy niej zatrzymać, bo trzeba się zatrzymać na parkingu, żeby zapłacić i jeszcze postać w kolejce. Dlatego brama będzie widoczna zaraz z drogi. Ruszamy. Trochę skopaliśmy sprawę, to znaczy Paweł, nie ja, bo on siedzi z tyłu. Nie nagrał, jak przejeżdżamy przez tą bramę. Bo mnie zirytował ten tłum. Więc wróciliśmy, no i jeszcze jest większa kolejka. Jadąc w tamtą stronę, czyli w kierunku świątyni, rano widzieliśmy ten kanion i stwierdziliśmy, że musimy tutaj wrócić, żeby go nagrać. Oczywiście, z góry. Thank you.
Bali słynie oczywiście z tarasów różowych, których mieliśmy po drodze całą masę. Trzy są najbardziej znane. Jeden z nich to Tralil, nazwa na dole. Właśnie na nie idziemy. Wejście kosztuje 15 tysięcy rupii. A tutaj Paweł się wita z panem. Po ichnemu. Tak, a jak jest? Salamat Pagi. Salamat Pagi. Generalnie, z czego słynią tarasy? Z huśtawek oczywiście, bo jak żeby inaczej. I tam też pójdziemy. Wyszło słonko i jak piękna jest ta zieleń. Oh, pięknie, pięknie. W każdym razie my trafiliśmy niestety już na porę po zbiorach. Akurat tam jeszcze nie zdążyli. Ślicznie. O, i tam jest główne wejście, centrum wszystkiego. Tam też będziemy iść i pokażę, o co mi chodzi. Jednak tam nie poszliśmy, ale nagraliśmy co nieco z góry. O tym jeszcze będzie. Tagalalang ma kilka tras spacerowych, więc można spędzić tu bardzo dużo czasu. Zdaje mi się, że to jest mniej uczęszczona trasa przez turystów, bo tutaj generalnie chyba bardziej ludzie pracują niż są jakiekolwiek atrakcje. Już jestem zdziwiona. Pochodziliśmy po schodach. I mamy ryż. A, tyrolka, bo ja się zastanawiałam, co tutaj tak hałasuje. Tutaj tyrolki są. Ogólnie, no dużo atrakcji jest. O, właśnie ktoś tam zjeżdża. Nie wiem, czy będzie widać. Dużo jest atrakcji, no, dla turystów. Bo w końcu spacer po tarasach to... No to co, to takiego? To w sumie za mało. Tam jedzie rower, ja to nagram telefonem. Czego się nie robi dla turystów? Zipline a la rower. No nie mogę z tego. Trzymaj tam mnie. Nie wystarczy spacer po pięknych tarasach. Trzeba jechać rowerem na ziplinie. Nonsens kompletny dla mnie. Wydawało mi się, że zipline to chodzi o to, wiecie, że jest pęd, wiatr we włosach, jest a nie takie coś. Polecam zabrać coś lepszego niż klapki czy sandały, chociaż sandały i tak by były lepsze niż klapki. W szczególności jeżeli planuje się zrobić jakąś taką trasę, a nie tylko pójść na huśtawki. Zziajana, bo wilgotność to jest jakieś 1000%. I zawróciliśmy na drugą ścieżkę, bo z tego co zrozumiałam, tam są jedne tarasy o nazwie na M, a my idziemy teraz na drugie tarasy o nazwie bodajże to na Ty, ale się okaże. No i już wiemy, jakie są minusy tego miejsca. Będziemy obiektywni, nie będziemy zatajać prawdy, będziemy pokazywać tak jak jest. A nie tak jak każdy chciałby, żeby było. I w wielu miejscach są takie suitaśne, ogromne huśtawki, gdzie panie mogą wypożyczyć sobie piękną, długą suknię i zrobić sobie genialne zdjęcie. I tego jest tutaj mnóstwo, więc to nie jest tak, że jest tylko jedna huśtawka, jest ich cała masa. Insta spotów jest cała masa, za wszystko trzeba płacić, ale wszystko, co się dzieje, o tam. Tam nie idziemy. Także nie pokażemy, nie powiem o cenach, ale no nas to kompletnie nie jara. Tagalalang to najbardziej znane pola ryżowe na Bali. Pomimo, że są one bardzo często odwiedzane, to są na tyle duże, że można znaleźć swój kawałek zieleni. My weszliśmy wejściem od wschodniej strony, tej mniej popularnej. Całe centrum rozrywki to zachodnia strona tarasów. Huśtawki, zipliny, instaspoty, baseny, restauracje, no dosłownie wszystko.
Tam także zatrzymują się wszystkie wycieczki, więc jeżeli chce się mieć względny spokój, to polecamy wschodnią część tarasów. Zła strona tarasów. Ano, niestety, trzeba zapłacić za wejście. Znaczy za wejście, że trzeba zapłacić, to tam palcie licho, bo to 15 tysięcy, to jest praktycznie żaden pieniądz. Ale miejscowi tutaj cały czas wyciągają rękę i donation na każdym kroku. I to jest smutne. Jeszcze tylko one photo i o, i tak o. I donation. Uciekamy stąd, bo zgłodniliśmy na maksa. Ale chciałam powiedzieć, że te tarasy są przeogromne. My myśleliśmy, że tutaj zajmie nam, nie wiem, z godzinkę, może półtora. A my ile już jesteśmy tutaj? No ale tak 2,5 godziny to na bank. No i tutaj właśnie pan sobie liczy, że damy mu, wyciąga rękę i że damy mu za nic, za to, że stoi. Ja rozumiem tych ludzi, że próbują zarabiać, no ale już bez przesady. Wyciąganie ręki to jest coś, czego no, ja naprawdę nie dzierżę. Ale generalnie podobają mi się strasznie te tarasy i polecam. I tak kończymy ten odcinek. Wyszedł dość długi, ale dziękujemy tym, którzy wytrwali do samego końca. Jak słyszeliście, mieliśmy do wielu miejsc mieszane uczucia. Taki jest właśnie Bali. Raz się kocha, a drugi raz nie znosi. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tej komercji na Bali. Buziaki dla Was!